No proszę Państwa, troszeczkę ochłonęliśmy podczas tej przerwy. Działo się naprawdę bardzo wiele, a nawet więcej, powiedziałbym. Niesamowite emocje. Przepraszam. Coś tutaj dostaje jakieś informacje. Okej. Działo się bardzo wiele. No nie spodziewałem się takich rozstrzygnięć. No jeżeli ktokolwiek się spodziewał takich rozstrzygnięć, to jest naprawdę... No Nostradamus to przy nim... Jest leszcz, tak bym powiedział. Drugą serię rozpocznie Niko Mlekdanowicz. 103,5 metra awans, no ale 83,3 nota. Trzeba 14 punktów i pół przynajmniej do Kurahene odrobić. Ciekawe, kto tutaj z tej grupy skoczków nie zdobędzie punktów. No szkoda było, gdyby to były na przykład Kurahena, czy Iberg, czy Matador, czy Kipejsiut. Bo oni są po raz pierwszy w drugiej serii. Liczymy na to, że oni punkty swoje zdobędą. Rozpoczynamy tę drugą część rywalizacji. Mamy nadzieję, że będzie co najmniej tak ciekawa jak seria pierwsza, choć będzie bardzo ciężko dorównać. Ale trzymamy kciuki. Witamy Wojtka Schillera. Niko Mlekdanowicz rozpoczyna. Pozycja dojazdowa, wyjście z progu. Troszeczkę za wcześnie już z progu. A i to nie będzie dobra próba. Niestety. Niestety tym razem znacznie, znaczy lepiej niż w serii pierwszej, ale tutaj już nikt mu nie pomoże, tak jak w pierwszej części rywalizacji, kiedy awansował przez to, że inni skoczyli słabo. 177,8 to jest jego nota. No jest włączony obraz DSJ4 Bartosz Walasek, wszystko jest tak jak należy. Ja widzę podgląd, wszystko jest jak należy, na drugim monitorze widzę wszystko dobrze. I teraz Juan Pablo Kurahena. Wystarczy wyprzedzić Mlekdanowicza i będą pierwsze punkty w karierze. Będzie życiówka Kuraheny. No ospale, nie najlepiej, ale to wystarczy. Jest punkt! Jest co najmniej punkt i Juan Pablo Kurahena ucieka. I to jest dobry skok. 116 metrów i Kurahena jest teraz bohaterem Półwyspu Iberyjskiego. No i Bartosz Walasek, no jakże nie widzimy. Wszystko widać. Przecież ja widzę podgląd, że jest. No niech pozostanie powiedzą chyba, wszystko widać, prawda? No właśnie, ignorant. Pisze, że wszystko widać, otóż to. No i teraz Jerome Helweru, teraz na pewno będzie chciał się zrehabilitować za tą wpadkę w serii pierwszej, bo gdyby nie upadek Klitki Świniego, to w ogóle by go tutaj nie było. No i teraz będzie już wyraźnie lepiej, zdecydowanie lepiej, to już jest, no już jest na dobrym poziomie teraz próba, 131 metrów i on zdecydowanie awansuje do góry. Helweru, jest sukces? Czy nie ma sukcesu? Ciężko powiedzieć, no na pewno, tak, można powiedzieć, że w połowie drogi jest Jerome Helweru po tym skoku, bo jeden skok bardzo dobry, drugi bardzo słabo. Będziemy czekać na próby biało-czerwonych, no ale to jeszcze troszeczkę najniżej z naszych, na miejscu 12. Helweru na razie nie daje szans na zdobycz punktową dla Nika Mlekdanowicza. Choć Nik, już przypomnijmy, że on już swoje punkty w tym sezonie przecież zdobył. Udało mu się wywalczyć 4 punkty na skoczni Bischofshofen, 27 lokata na skoczni Paula Auserleitnera i teraz Diska Smynarskiewicius. 127,5 metra przy upadku, więc przekroczona ta odległość, dzięki której może wystartować w serii drugiej, no ale w serii drugiej skacze bardzo źle. Bardzo źle z bliska Smilarskiewiczius, 110,5 metra, no niemniej jednak nota 198,4 wystarcza na to, aby wyprzedzić Nika Mlekdanowicza, więc ten jeden symboliczny punkcik z Diskas powinien mieć. Wiele na to wskazuje, no czy ktoś jeszcze będzie miał słabszą notę? Nie wiem, pewnie tutaj nasi fani liczyli na to, że tym, który punktów nie zdobędzie, będzie właśnie z Diskas. A teraz Demir Iberg, też po pierwsze punkty w tym sezonie. Po raz pierwszy skacze w serii drugiej. Będą te punkty, będą, może nawet punkt K się uda osiągnąć, nie, no do swojego pseudonimu się troszeczkę brakuje. 117,5 metra i to jest miejsce drugie w tym momencie. Przy dobrych notach, jak na tę odległość, 19, 18,5 i 18,5. Widzimy tłumy dzisiaj pod Wielkokrotnią, 218,6. Helweru pierwszy, Iberg drugi, Kurahena trzeci, a więc Kurahena ma już 2 punkty. Demir Iberg ma
3 punkty. I dobrze, i ładnie. Iwan Rodolfo Matador też po raz pierwszy w drugiej serii startuje. Też będą pierwsze punkty dla niego, bo nie sądzę, żeby skoczył tak krótko, żeby przegrać z Omlegdanowiczem. Matador. I to wygląda zupełnie dobrze. Iwan Rodolfo Matador. Bardzo ładny skok w okolicach punktu konstrukcyjnego. Pół tylko metra zabrakło. 119,5. I to będzie naprawdę bardzo dobry konkurs Iwana Rodolfo Matadora. Z życiówka i to z takim dużym okładem, powiedziałbym, w przypadku Portugalczyka. Proszę bardzo, no ładnie ułożone. Wprawdzie no nie udało się tego punktu K osiągnąć. Ale co najmniej już, jak dobrze kojarzę, no to 4 punkty będzie miał Iwan Rodolfo Matador. Znakomita próba. Lądowanie, jak to się mówi, o takie, o bym powiedział, w przypadku Iwana Rodolfo Matadora, 222,7, noty po 18,5 i przegrywa tylko z Jeromem Helweru. 4 punkty w tym momencie już ma. Tutaj jeszcze inni Portugalczycy kiedyś próbowali swoich sił. Ricardo Sedes de Nuclear oraz Marcos Costira. A teraz De Brisse Negalu. Miał swoje punkty już podczas pierwszych zawodów. Teraz będzie miał drugie. Ile? Czy wyprzedzi Portugalczyka? No nie wiem, czy to wystarczy. Wystarcza. Jednak 117,5 wystarcza, aby teraz sobie przynajmniej dopisać 5 punktów. De Brisse Negalu 223,9. Helweru pierwszy, Negalu drugi, Matador na miejscu trzecim w tym momencie. Tak wygląda czołowa trójka. Dość egzotycznie pozorowałem Helweru. A teraz Woldemar Smelbardis też na pewno będzie chciał naprawić, odkupić swoje winy z serii pierwszej, bo to był bardzo nieudany skok. No, a drugi nie będzie wcale lepszy. Może odległościowo, nie! Nie będzie lepszy. Nieudany konkurs Woldemarsa Melbardisa. Dopiero czwarte miejsce. Dopiero czwarte miejsce. 218,7 i trafia na lokatę czwartą. A więc to oznacza, że Iwan Rodolfo Matador już ma punkcików 1, 2, 3, 4, 5 punktów. Iwan Rodolfo Matador. Wielkie brawa, wielki szacunek, naprawdę znakomite osiągnięcie tego zawodnika. No a teraz też ktoś, kto liczy na swoją życiówkę w dniu dzisiejszym. 23. Fantastyczne miejsce. Christopher Fipeisiut. No, Fipeisiut teraz, chłopie, nie idź w ślady Tysona Ryana, kosmonauta, tylko powalcz o te metry. Proszę bardzo, proszę bardzo! Jaki piękny skok Fipeisiuta! 123 metry! To jest znakomity skok! To jest znakomity skok Christophera Fipeisiuta. Nie pojechał na konkursy w Sapporo, zrobił sobie dłuższą przerwę, dał sobie czas, aby nad tą formą popracować i proszę bardzo, jakie efekty! Jak inny skoczek Christopher Fipeisiut. Znakomity skok Amerykanina. Odpalił, no jak ktoś oglądał serial Lost Zagubieni, no to tutaj Christopher Fipeisiut odpalił taką petardę, że otworzyłby właz, w którym siedział Desmond, a który odnalazł John Locke i Boone. No i Fipeisiut teraz naprawdę pokazał klasę. Wyprzedza Jeroma Helweru i ma już punktów 8. Znakomita próba. Kobe Kobi. 10. numer startowy, czyli 10. miejsce w kwalifikacjach. Teraz znacznie słabiej, no i będzie bardzo źle. Bardzo nieudany skok. Bardzo nieudany skok. 111,5 metra. Dopiero 7. miejsce. 217,3. A więc to sprawia, że tutaj zwiększa się pułap punktowy zdobyty przez tych do tej pory outsiderów. 4 punkty ma już Iberg, 6 ma Matador, 7 ma Negalu, a 9 ma Christopher Fipeisiut. I Duńczycy teraz rozpoczynają swoją batalię w serii drugiej. Njerd Bode Poldaro. Całą trójcą awansowali do drugiej części rywalizacji.
Będzie, no, będzie nowy lider. Teraz to nie ulega wątpliwości. Piękna próba Njarda Bodepoldaro. 123,5 w serii pierwszej, teraz o 4 metry dalej i nota 249,8 wyraźnie w tym momencie usytuuje go na miejscu pierwszym. Więc po 10 skokach, po 11 właściwie, na czele będzie Njard Bodepoldaro. Spokojnie, ładny, dobry lot. Naprawdę Duńczycy, no nie do poznania, nie do poznania. Widać, że to Zakopane, to polskie powietrze im służy, a za dwa dni będą mieli jeszcze się okazję zmierzyć z Wisłą Malinką. Poldarov i Pejsiut, Helveru, Negalu, Matador. Niezwykle zaskakująca piątka. 20 skoków przed nami. W tej grupie Adam Bykmaszer. Pod koniec. Na 12 miejscu po serii pierwszy Adam Bykmaszer. Cała czwórka. Cała czwórka jest w 12. Tarocer. I też będzie dobry skok. Też będzie dobry skok Tarocena. Jeszcze lepiej niż przed chwileczką Njard Bodepoldaro. Pół metra dalej. 128, 252 i 6. I to jest kolejny znak na to, że Duńczycy, no, powiedzmy szczerze, wracają do gry. Bo skoro jest cała trójka w 20, a patrząc na ich występy w tym sezonie, no to czy w 20 im się zdarzyło być całą trójką? Absolutnie nie. Petensona to już zapomniałem o nim, że w ogóle jest, on nawet punktów nie zdobył. I w jego przypadku ten progres formy absolutnie nie miał, że tak powiem, znaczenia. Cała trójka zdobyła punkty podczas pierwszych zawodów w Lahti, a potem już takiej sytuacji nie było. Nie było ani razu. Więc teraz nawiązanie do tego, co miało miejsce w Lahti. Onchet Irkutsk, też bardzo dobre. 19 miejsce Rosjanina. No i teraz czy je utrzyma? To nie będzie proste, bo Duńczycy wysoko zawiesili poprzeczkę, dosyć niska trajektoria lotu Irkucka, no i ten schod przeciętny, ale na trzecie miejsce powinien wystarczyć. Nie, jednak czwarty, 236,4, a więc przegrywa też z Christopherem Fipejsiutem, czyli kolejne miejsce do góry, kolejny uciłany punkcik przez reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Wielka radość, trener Clint Jones też jest zadowolony ze swojego podopiecznego. Nie jest to jeszcze oczywiście Jack Schlu, ale powody do radości są. Jaka Debilak, bardzo nieudany pierwszy skok, ale teraz przy dobrej próbie można naprawdę spory progres zanotować. Ospale po wyjściu z progu, czy to wystarczy na Duńczyków? Na Duńczyków to wystarczy, ale na jakiś taki przerażająco dobry awans to jest za mało. 127,5 pierwsze miejsce, 254,7. Tak został oceniony przez sędziujących dzisiaj jegomościów. Troszeczkę inaczej to wyglądało niż w przypadku wcześniejszych skoków Debilaka. Nie ma takiego pułapu lotu wysokiego. Tak, trajektoria nie była tak rewelacyjna, jak to miało miejsce w wcześniejszych konkursach. Niemniej jednak na ten moment z notą 254,7 o 2,1 Debilak jest przed Feniksem Tarocenem. Njard Bodepoldaro na miejscu trzecim. Adolf Stalinsberg, 17 lokata. Noszenie. Mistrz świata na skoczni normalnej. No i teraz może to wykorzystać? Może to wykorzystać? Wydaje mi się, że powinien objąć prowadzenie. Tak jest. 127,5. Tak uparli się na tę odległość skoczkowie. Już trzeci, który ląduje w tym samym miejscu. 257,6. A więc co skok, to mamy zmianę lidera. Austriacy no nie rozpieszczają swoich panów. Najwyższe miejsce w tym sezonie to czwarta lokata Martina Jestem-Misiena na inaugurację w Lahti. Potem, no mogą Państwo wiedzieć lub nie, ale tylko dwa razy. Raz Stalinsberg, no dwa razy Stalinsberg, raz w Lahti, a raz w Bischofskoppel byli w dziesiątce.
wydaje się, że dzisiaj Martin jest ten mnisien. Może powalczyć o te miejsca w dziesiątce, ale to też nie będzie proste, to też nie będzie proste. No i Suidim Saminore teraz będzie starał się poprawić swoją pozycję, jeżeli chce obronić tytuł sprzed roku. Nie jest w takiej formie, to ewidentnie widać po tym skoku. No tym razem Saminore niestety nie wygra konkursu, bo już jest na miejscu piątym, 246.1. Dość powiedzieć, że on nie wygra konkursu. On jest ledwo przed Christopherem Fipeisiutem, wprawdzie no, jeżeli chodzi o miejsca, bo punktowo to tamta przewaga jest dosyć spora, to jest około 9 punktów. No a na czele Stalinsberg, Debilak, potem dwóch Duńczyków, Saminore melduje się na miejscu piątym, a teraz będzie próbował swoich sił Kauku Potencjału, no a po nim Adamus Mikolajskiewicz, który też zaskakująco wysoko. Dawno tak dobrze to nie wyglądało w jego przypadku. Teraz Potencjału. Też wygląda to lepiej po tej przerwie między periodami. Dobrze trafia Potencjału i znowu bardzo wysoko, ale czy wyciągnie tę odległość? Wyciągnął, ale czy na miejsce pierwsze? Tak jest, 128 metrów, dwa dobre, solidne skoki. 127 i 128, jeszcze troszeczkę zabrakło do pułapu 260 punktów, ale skok solidny. Potencjału w tym sezonie jakoś szczególnie swoich fanów nie rozpieszczał. Nazwisko Potencjału po jego skokach na wartości jakoś za bardzo nie zyskiwało. Najwyższe miejsce to 13 podczas zawodów w Kusamo. Dobra próba Potencjału, czy poprawi swoje najlepsze osiągnięcie w tym sezonie? Ręki uciąć nie dam, ale na ten moment jest on liderem o 1,9 przed Adolfa Stalinsberga. No i Adamus Mikolajskiewicz. No to jest dla niego wyzwanie obronić to 14 miejsce. Na pewno to byłby jego najlepszy wynik w tym sezonie, to wątpliwości żadnych nie pozostawia. Niezła trajektoria lotu, no i to jest dobry skok, nie wystarczy to na miejsce pierwsze, ale miejsce czwarte, 124,5, noty od 18,5 i 19, najniżej oceniony przez Kuceliego, najwyżej po 19 dał Doleżal Jani Soininen, 253,7, jest lokata czwarta, Mikolajskiewicz za Debilakiem, Stalinsbergiem, Potencjału, natomiast po jednym miejscu w dół i Tarocen i Nierdbode Poldaro. No a teraz najwyżej sklasyfikowany z Austriaków, drugi sprzed rokiem, Martin Estermenisien. Bardzo dobra próba, no bo ten sezon nie najlepszy w jego wykonaniu, ale skok w serii pierwszy bardzo solidny i dobrze leci znowu Martin Estermenisien. Bardzo dobrze, bardzo daleko! I będzie zmiana lidera, 130,5, zdecydowanie najlepszy skok w serii drugiej. Będzie awans, ale też widzimy, co się tutaj dzieje. No dawno nam tutaj ten kabelek się nie odłączał. Miejmy nadzieję, że to jednorazowo, że dociągniemy te zawody do końca. W tym momencie Martin Estermenisien sprawił, że Austriak jest na miejscu pierwszym. Wiecie, żeby nam tylko ten komputer dotrwał do końca, żeby nic nie było. No bo nam należy się dokończyć te zawody. Co by było, gdyby teraz na przykład padł komputer i te zawody się nie dokończyły i ci wszyscy szczęśliwcy jak Fipeisiut i tak dalej nie zdobyli punktów. Bardzo solidna próba Martina Estermenisiena. A co, Bartosz, nie było słychać pipnięcia? Może mi się wydawało, to może ja też jestem przerażony. Niemniej jednak Martin Estermenisien teraz wyraźnie, bo o... Ojej, no i to już jest... O 7,9. Nie, o 6,9 wyprzedza Kauko Potencjału. No i pierwszy z biało-czerwonych. Adam Bykmaszer, zwycięzca zawodów Sapporo. Adam Bykmaszer teraz dla naszych kibiców to się należy! Dobrze, wysoko, Adam chyba sobie przypomniał Sapporo! Pięknie! Rewelacyjny skok Adama Bykmaszera! 133 metry i lepiej oceniony, pojawiło się 18,5, 19, 18,5 i jest radość! Mikołaj Smoła
Ta zasłona dymna zrobiła swoje. Świetnie nam Bekmasze. A ja przypomnę, że po zawodach konferencja prasowa. Dawno nie było konferencji prasowych. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, chce się czegoś dowiedzieć, to prosimy o niezadawanie pytań typu czy ten kraj wystarczuje, czy ten nie. To wszystko będzie latem, wiadomo. Prosimy o konkretne, solidne pytania związane z naszym turniejem. I mamy w tym momencie na czele reprezentanta Polski. Długo na tym pierwszym miejscu Martin Stanisiel nie postał. 269,6 to jest nota Adama Bekmaszera, czyli najgorzej, będzie na miejscu 12. O 3,2 Adam wyprzedził Martina. Najdłuższy skok tych zawodów. Ale jeszcze jeden raz tu skoczył. Micha Pędkosnik. Najwyżej sklasyfikowany Słowianie. Dzisiaj Słowiańcy nie tak świetnie, jak to było w ostatnich zawodach. Niższa trajektoria lotu niż Adam Bekmaszer. Do tego nam się rozłączył komputer. Oj, dramatyczna ta końcówka. No ale ten skok Michy Pędkosnika jedynie na miejscu szóstym go klasyfikuje. Adam jedną pozycję do góry, czyli już na miejscu 11. Teraz Kutanen, a potem Ryszard Kontrokupski, Janusz Wytrzybalkon i Ryszard Kontrokupski. Kutanen bardzo solidnie skaczący tutaj, właśnie tak mniej więcej na pułapie 10 miejsca. Kutanen. Ładnie Kutanen daleko, ale za mało, żeby wyprzedzić Bekmaszera chyba. Tak, 131, bardzo dobry skok. Bardzo dobra próba Kutanena, widać, że forma też naprawdę progres. Progres, jeżeli chodzi o formę Fina, to już nie jest ten skoczek, który wykonuje jakieś parabole, jakieś ewolucje w tym powietrzu po wejściu z progu. To jest skoczek, który ma technikę, który potrafi wyciągnąć metry, który współgra z tą skocznią. Skocznia współgra z nim i to wygląda naprawdę solidnie, bardzo ładnie w tym powietrzu. Zobaczmy, jak ułożone, jak pewnie, jak stabilnie, jak to powietrze było jego tutaj z sprzymierzeńcem Kutanen i powietrze w tym skoku. To była po prostu symbioza. I lądowanie też bardzo dobrze. Jakby ten śnieg tak przygotował miejsce dla niego. Roty po 19.57 za styl przy tej próbie Juchu Kutanen i ląduje tylko i wyłącznie za Adamem Bekmaszerem o 1,7. Adam w dziesiątce. No i zostało. Nie, czy jeszcze Adam nie ma w dziesiątce. Czy jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie, jest w dziesiątce. Jest w dziesiątce. No i wiemy, że po tych dwóch skokach co najmniej będziemy mieli Polaka na siódmym miejscu, bo teraz dwóch naszych. Janusz Wytrzybalkon i Ryszard Kontrokupski. Teraz tylko trzeba mieć nadzieję, żeby nadal był Polak na prowadzeniu z jeszcze lepszym skokiem. Żeby dwóch było na czele. Janusz Wytrzybalkon, zrób to! Dobrze, Janusz, wysoko, pięknie! Troszkę chyba jednak za mało, żeby przedzić. 130,5, podobny skok do tego serii pierwszej, ale znowu noty. 18, 18, 18,5. No to jest miejsce czwarte. To był dobry skok Polaka, lepszy niż w serii pierwszej, ale troszkę zabrakło. Rywale teraz postawili wysoko, zawiesili wysoko powietrze. Poprzeczkę powietrze. No, zobaczmy, też tutaj taki, tutaj o ile w pierwszej serii można było się przyczepić, że sędziowie dali za niskie noty, tak teraz tutaj ewidentnie Janusz klapnął przy lądowaniu. Zaraz to Państwo będą mieli okazję zobaczyć. No. I hop, no nie było to ładne lądowanie. Taki Michael Neumayer nam się przypomniał. Jest powtarzalność u Janusza, w dwóch skokach było solidnie, 265,4. Czwarte miejsce przegrywa z Jestem Misielem, Kutanenem i Bekmaszer. No a teraz Rysiu Kontrokupski. Bardzo dobre, ósme miejsce po serii pierwszej. Szansa na życiówkę dzisiaj. Dawaj, Ryszard! Aj, spóźnił Ryszard. Niestety, niestety druga seria bardzo nieudana. Spadek dopiero na 16 miejsce. No, tym razem niestety się nie udało, nie będzie poprawy pierwszego najlepszego miejsca w tym sezonie, czyli 14 lokaty. Tym razem Ryszard zawalił sprawę. Spójrzmy teraz na wyjście z kogo, ewidentnie.
Bardzo chciał nasz młodzian. Ale nie wytrzymał tej próby. Ale jest awans do drugiej serii, będzie w gronie tych zawodników, którzy w turnieju dwóch narodów mogą coś odegrać. Jest na miejscu 16. No przegrywa na przykład z Christopherem Fipejsiutem. Choć już to świadczy. No nic, ale jeszcze nadal mamy Polaka na prowadzeniu. Nadal Adam Bykmaszer prowadzi. Zostało ich już tylko 7. Adam co najmniej 8. Jarko Kim Chosenen. Doświadczony, nieschodzący poniżej pewnego poziomu. No ale teraz mamy problemy, bo nam laptop swoje zrobił. Chosenen, 6. Ojej, oby dotrwać. Oby dotrwać do końca. Jarko spada na miejsce 6, zawietrzy balkona, za Bykmaszera. Oby to dociągnąć. Jeszcze 6. Hiro Bumotaki, Riku Pika Antalainen, Mikołaj Jarosław, Kuzaj Mahmawi Yamahir, Lasse Kalisen i Kaimo Ortensen. Solidne nazwiska. Jest Hiro. No zaskakująco wysoko Bumotaki. To też może być jego najlepsze osiągnięcie w tym sezonie. Ale czy wytrzyma? Aż nie chcę mi się w to wierzyć. Ale dobra trajektoria lotu Hiro. No daleko. Nie będzie wprawdzie pierwszy, ale 128, podobny skok do tego w serii pierwszej. 265,2, piąte miejsce ma Japończyk, czyli w dziesiątce lokatę zdołał utrzymać. A więc bardzo poprawnie. Tradycyjnie, ładnie w powietrzu ułożony Japończyk. Lądowanie też co najmniej poprawne i noty 19,5, 19, 19, 128,5 i 128, 265,2 klasyfikuje go to na miejscu 5, więc jest za Januszem i za Adamem Bykmaszerem. Wciąż prowadzi Adam Bykmaszer, więc co najmniej na miejscu 6. Co najmniej na miejscu 6. Zostało ich 5, Janusz jest 4, więc też będzie w dziesiątce. Też będzie w dziesiątce, a przypomnijmy, że jeszcze będzie skakał Mikołaj Jarosław. Ale najpierw Riku Pika Antalainen. Riku wraca do gry. No i teraz spójrzmy, gdzie dofrunie zwycięzca sprzed roku. Dobrze to wygląda, Riku Pika Antalainen. Ojej. 135,5 metra. No to Riku przypomniał wszystkim, jak przed rokiem deklasował. No i nie wiem, czy to nie będzie skok, dzięki któremu Riku Pika Antalainen tutaj porozstawia konkurentów po kątach. No, obawiam się, że może w tym skoku już Riku wszystkim zamknąć usta, bo skok świetny i wylądowany też bardzo dobrze, noty po 19, deklasacja Riku Pika Antalainen w tym momencie. No, coś innego można powiedzieć. Wielki to jest skoczek, no i tylko to potwierdził. Wielkie brawa, fajnie, że Riku wrócił do dobrej dyspozycji, no bo takich skoczków tam potrzeba. Takich skoczków nam po prostu potrzeba. Świetna próba, naprawdę, aż to się przyjemnie patrzyło. 279,3, ależ tutaj jest przeogromna przewaga. 9,7. No to teraz Mikołaj Jarosław ma wyzwanie z gatunku tych, można powiedzieć, waga ciężka. Musi nasz Mikołaj zmierzyć się z Lennoxem Lewisem z skoków narciarskich. Ale czy jak odpowie? Też ma dobrą trajektorię lotu, też leci dobrze i też świetnie! Brawo! Ale jednak drugi, 135, jak mało zabrakło. 279,1. Niesamowity skok Mikołaja Jarosława, ale jednak noty, jaką ja tutaj wpadłem w euforię.
Jaki świetny skok! Mikołaj, brawo Mikołaj, klasa! Ajajaj, jednak drugi, szkoda, świetny skok! Wielki szacunek Mikołaj za tę próbę. Widać, że wracasz do kapitalnej formy. No to już detale, to już no to, na co czasami nie ma wpływu skoczek. Lądowanie. Jak to wyglądało na notach, bo 9 dziesiątych zyskał na odległości, na notach też noty miał lepsze. Riku Pika Antalainen 279,1, o 0,2! O 0,2! Widzimy odległościowo. W pierwszej serii skoczył pół metra, półtora metra dalej, teraz metr krócej, czyli ogólnie metr skoczył dalej. A więc powinien prowadzić niestety, jednak na notach lepszy okazał się tutaj Riku Pika Antalainen. Ale w ogólnej klasyfikacji turnieju Antalainen i Jarosław solidnie odskoczą. Będą się bili. Będą się bili i została trójka. Mahir Kalisen Ortensen. Mahir skakał tutaj świetnie i już ruszył po manoszenie. I teraz czy on też skoczy tak daleko? Nie, on tak daleko nie skoczy. Nie ma takiej trajektorii lotu. Nie, to jest słabszy skok. Jednak Mahir potwierdza to, że zawody swoje, treningi swoje. Więc to oznacza, że na podium Riku Pika Antalainen. Będzie znowu podium dla tego, który przed rokiem tak wyraźnie wygrał 7. Puchar Mediamont. Mikołaj Jarosław bardzo blisko podium. Adam Bykmaszer na miejscu 3. Oni jeszcze z szansami też są na pudło. Też są na to szanse. Zostało 2 najlepszych serii pierwszej. Kaimo Ortensen i Lasse Kalisen. No nie chce mi się wierzyć, żeby Ortensen, no mimo tego progresu, jeżeli chodzi o formę, żeby on był w stanie skakać w okolice 135 metrów. Ale wszystko jest możliwe. Ortensen. No i nie wytrzymał. Jednak nie wytrzymał. Widzimy. I cały misterny plan na nic. 109 metrów. 22 miejsce. No cóż, no jeżeli cały sezon się skacze słabo, a potem przychodzi moment, kiedy trzeba się skoncentrować i wycisnąć z siebie maksymalnie wszystko, tak to wychodzi. Kalisen oczywiście, on jest w stanie to zrobić, bo dla niego to jest normalka. Ortensen dał się wszystko w serii pierwszej, w drugiej jednak nie wytrzymał. 22 lokata przy nazwisku Ortensena, więc to oznacza, że na podium dzisiaj stanie Mikołaj Jarosław. Nasz orzeł odradza się, proszę Państwa. Nawet za Fipejsutem wylądował Kaimo Ortensen. Fipejsut na miejscu 18 bądź 19. Rewelacja. Został Lasse Kalisen, więc albo Kalisen, albo Pika Antalainen. Który z nich dzisiaj wygra? Na pewno ktoś, kto mówi po fińsku. Tylko czy albo mówi po fińsku naturalnie, czy skrywa się z tym w Katarze. Jest Kalisen. Czy po kolejne zwycięstwo? Nieźle to wygląda, ale chyba będzie za mało. Nie, jest za mało. Jest za mało. Na miejsce 5 Lasse Kalisen. Na miejscu 5 ląduje 267,1. Noty 18,5. Nie jest w takiej dominacyjnej formie Lasse Kalisen jak przed kilkoma laty, jak podczas 5 Pucharu Mediamont, gdzie wygrywał cały cykl. No po tym powrocie jest cały czas w czołówce, cały czas wysoko, cały czas walczy o te najbliższe, o te najlepsze miejsca. Ale jednak tutaj zabrakło. Riku Pika Antalainen! Riku Pika Antalainen, drugie zwycięstwo w tym sezonie. Wraca do gry Riku Pika. No bo wiadomo, że on prędzej czy później zacznie skakać świetnie i dzięki temu staje się tym, który wygrał najwięcej konkursów w historii Pucharu Mediamont, a obecnie M-Cupu. To jest 13 zwycięstwo w karierze Riku Pika Antalainena. Nikt tyle razy konkursów w tym cyklu nie wygrywał. Uciekł więc Frankowi Matowi. Frank Mat również miał tyle zwycięstw Toni Putansau. Również 12. Antalainen wygrywa po raz 13 w karierze i to jest 57 zwycięstwo Finów w historii całego cyklu. To jest podium
To jest już Państwu raz mówię, które to jest podium w historii startów Finów. To jest równo 140 podium, więc Finowie tutaj zdecydowanie dominują. No za ten drugi skok, proszę Państwa, należało się Antalainenowi 135,5 metra o 0,2. Szkoda, no ale coś jak to pięknie wygląda. Adam Bykmaszer również na podium, czyli tak samo jak w Sapporo dwóch Polaków na podium. Wprawdzie nie mamy zwycięstwa, ale i Mikołaj, i Adam ponownie meldują się w pierwszej trójce. Janusz Wietrzybalko siódmy, więc naprawdę dobrze wygląda. Szkoda Ryśka, no ale 22 miejsce też bardzo solidnie. No w tej klasyfikacji turnieju dwóch narodów Antalainen i Jarosław odskoczą, ale jeszcze trzy konkursy, to wszystko się może tutaj jeszcze różnie potoczyć. Antalainen, Jarosław Bykmaszer, pierwsza trójka, potem Kutanen, Kalissen, Mnisien, Wietrzybalko, Mumotaki, Mahir, Putansau. To jest pierwsza dziesiątka. No i teraz spójrzmy też na tych outsiderów. Omlegdanowicz 31, on punktów nie zdobędzie niestety. Kurahena 2 punkty, 4 punkty Demir Ayberg, 6 punktów Matador, 7 Negalur, 13 Christopher Fipejs. Piękna sprawa i spójrzmy na tę klasyfikację generalną. 12 Fipejs, przepraszam bardzo. W klasyfikacji generalnej no, dwóch najlepszych nie skakało dzisiaj w drugiej serii, Evensen i Nakota. Przypominam jeszcze raz o konferencji prasowej, która po zawodach, jeżeli są jakieś pytania, proszę zostać z nami. Evensen prowadzi, Nakota drugi, Kalissen zbliżył się na 15 punktów do Johana Remena Evensena, na 5 do Zigi Nakoty, potem jest Pędkosnik, Menele, Adam Bykmaszer na miejscu szóstym, już na szóstym jest Polak, 314 punktów, też to pięknie wygląda, możemy się cieszyć. Antalainen wskoczył do dziesiątki. Drugie zwycięstwo, 280 punktów. Trzeba było się tego spodziewać, że prędzej czy później Antalainen w dziesiątce będzie. Nurm Salo z niej wypadł. Mikołaj na miejscu 19. No jaki progres. Mikołaj coraz wyżej. Janusz na 23. Ryszard na 25. I na dole. I na dole z zerem zostało ich już tylko sześciu. Brunon Tragedia, dwa male Frytki Świri, Hink Heivri, Kirill Pastuszek, Light Peterson i Pastrzel Kalacza. To, że Vri zdobędzie punkty, to jest pewnie, więc można liczyć, że jest pięciu. Tragedia, Fritki, Świli, Pastuszek, Peterson, Kalacza. No wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. John Spencer Farmera pewnie myślą, że ten punkt znowu jest bezpieczny, a tu może być różnie. Może być naprawdę różnie. Po dwa punkty. Czy to Jawa jest Kurahena, Pana Giotis? Ayberg, cztery punkty. Matador 6, Negalu i Fipejsud po 12. Ładnie to wygląda, proszę Państwa. No i teraz nie pozostaje nic innego jak zaprosić na godzinę prawdopodobnie 19 na rywalizację w Wiśle. Będą kolejne emocje, kolejna walka. A tymczasem za dzień dzisiejszy, za to co tutaj się działo na tej skoczni, serdecznie był zapłać. Działo się naprawdę bardzo wiele. I co najfajniejsze, to jest to, że mamy dwóch Polaków na podium. Niewiele. 0,2 zabrakło do zwycięstwa. Do zwycięstwa Mikołaja Jarosława. No ale cóż, taki jest sport i tak jest pięknie, no bo odkąd kadrę objął Mikołaj Smowa, to zwycięstwo jedno drużynowe. Pierwsze i drugie miejsce. Pierwsze i trzecie miejsce w Sapporo i teraz drugie i trzecie miejsce w Wiśle. Czyli 5 razy już Polacy stawali na podium. Piękna sprawa. Dziękuję serdecznie za tą emocję, za tę walkę, za to wszystkie wspólne, za ten cały spędzony czas i za to, że byliście z nami. Za chwileczkę intro, a już potem konferencja prasowa. Kto ma pytania, proszę zostać z nami. Kłaniam się nisko, do usłyszenia, Marek Rudziński.